Natura 2000 to wspólna sieć obszarów objętych ochroną przyrody w krajach Unii Europejskiej. W całej Unii takich obszarów mamy około 26 tysięcy, z czego około 1000 w samej Polsce. Ich powierzchnia stanowi 1/5 terytorium naszego państwa. Ingerencja człowieka w te tereny ograniczona jest jedną podstawową zasadą. Zabronione jest to, co może negatywnie wpłynąć na cel ochrony danego obszaru. W podróż po sieci Natura 2000 zapraszają dwie różnie patrzące na temat osoby. Michał Adamczyk to wieloletni dziennikarz Telewizji Polskiej, dla którego kamera nie ma żadnych tajemnic. Szczególnie interesują go tematy gospodarcze i to właśnie przez pryzmat ekonomii patrzy na świat. Ochrona przyrody nie wydaje mu się szczególnie potrzebna i korzystna dla działalności człowieka. Co więcej, Michał uważa, że czasem przeszkadza. Dominik Ostrowski jest poznańskim muzykiem i fotografikiem, a jego największą pasją jest rock i gitara elektryczna. Żyje według zasady: żyj i pozwól żyć innym, przy czym inni to dla niego głównie zwierzęta i rośliny. Ekologia i ochrona przyrody są priorytetem, a pieniądze nie mogą przysłaniać naturalnych potrzeb środowiska. Witamy Państwa w programie, w którym dowiemy się, dlaczego ochrona przyrody przeszkadza w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie. Witamy Państwa w programie, w którym pokazujemy zgubny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. No i tutaj, Dominik, nasze drogi się rozchodzą, bo jestem zwolennikiem podejścia ekonomicznego, czyli dobre jest to, co jest dobre, ale dla człowieka. Nie tylko pieniądze definiują to, co jest dobre. Czyste powietrze, zdrowe otoczenie. Okej, niczego nie przekreślam. Najlepiej będzie, jeśli przekonamy się na własnej skórze, podróżując przez obszary Natura 2000. Dowiedzmy się, czy symbioza człowieka i natury jest możliwa i, co pewnie najbardziej Cię interesuje, czy jest opłacalna. A zatem ruszajmy. Pierwszy punkt na naszej mapie to województwo lubuskie i międzyrzecki rejon umocniony. A tam rezerwat Nietoperek. Międzyrzecki rejon umocniony znany jest głównie jako jedno z największych fortyfikacyjnych podziemi na świecie. Budowane przez III Rzeszę w latach 30. bunkry stały się z biegiem czasu miejscem bytowania dla kilkudziesięciu tysięcy zagrożonych wyginięciem nietoperzy. W okresie od października do kwietnia można tu zobaczyć całe kolonie tych latających ssaków, które pogrążone są w zimowym śnie. Nietoperze to stworzenia długowieczne. Najstarszy polski osobnik dożył 21 lat. Nietoperze są małe, lecz bardzo żarłoczne. Większość polskich gatunków waży do 10 gramów, ale każdy jest w stanie zjeść w ciągu nocy nawet 500 komarów. Podczas zimowej hibernacji nie należy nietoperzy niepokoić. Zbyt częste przebudzenia mogą doprowadzić do śmierci głodowej. Dominik, nasza wizyta w Lubuskiem będzie nietypowa, bo z jednej strony będzie to wyprawa przyrodnicza, ale także historyczna. Ja wiem o siedliskach nietoperzy w tym rejonie i mam wielką nadzieję je zobaczyć. Ja w tym czasie spróbuję dowiedzieć się czegoś o historii. Tu każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zacznijmy od samej nazwy, która jednoznacznie wskazuje, że to kraina nietoperzy. Jest ich tutaj 150 razy więcej od mieszkańców. No tak, bo dzisiaj wieś liczy 200-230 mieszkańców. A nietoperzy, tak to ostatnie obrachunki wskazują, jest ponad 30 tysięcy. Zmianka pierwsza pisemna o wsi pochodzi z 1452 roku. Jest to w poznańskich księgach ziemskich pod nazwą Nejtopirek. Nam współcześnie nazwa ta kojarzy się z nietoperzem, to jest latającym nocnym ssakiem, których od zawsze przebywał tu w okolicach nietoperka, a ostatnio, gdzieś z górą ponad 50 lat, w ogromnych ilościach hibernuje w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Cześć. 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 Ja się z tobą kontaktowałem w sprawie nietoperzy. Jesteś bakteriologiem, czyli zajmuję się nietoperzami. Super. Mogę liczyć na małą wycieczkę? Oczywiście. Zapraszam. A tu mamy właśnie tablicę z rezerwatu przyrody, bo to jest jeszcze rezerwat. I obszar Natura 2000. Co, jesteśmy na miejscu? No prawie. Stąd dobrze widać, w którym miejscu znajdują się kolonie rozrodcze. Znaczy właśnie to jest jedna kolonia, która znajduje się w takich dwóch betonowych blokach,
które są puste w środku. Ale ten komin nie jest wielki i... No nie, ale jest w środku 350 do 400 osobników, głównie matek z młodymi, które są bardzo mocno stłoczone. Czyli są nawtykane jak ryby w puszce? Mniej więcej. A po co tutaj zeszliśmy? Żeby zobaczyć miejsce, skąd wylatują nietoperze wieczorem, na żer. A nawet je słyszę. Tak, słychać je wyraźnie. I nawet czuć. Jest charakterystyczny zapach. Tutaj nie trudno spotkanie z nietoperzem. Jak powinniśmy zachować się, gdy już go spotkamy? Trzeba zachowywać się tak, jak zachowywał, tak, całkiem normalnie. No, nie ma co robić jakichś gwałtownych ruchów. Trzeba iść w tym kierunku, w którym szliśmy. Nietoperz doskonale orientuje się w terenie. Mam punkty echolokacyjne, według których się przemieszcza. Jeżeli to są stałe trasy, na przykład samic karmiących, to one doskonale wiedzą, jaka przeszkoda może być na trasie przelotu, a człowiek jest zbyt niski, żeby dla nietoperza stanowił przeszkodę. Czy to ludzie bardziej boją się nietoperzy, czy nietoperze ludzi? Nie. Ludzie bardziej sobie wybudowali mity, tak? Mity, no, ten utrwalany, być może już chyba raczej, znaczy myślę, że raczej już jako legenda, że wpada we włosy i może pogryźć, że jest wampirem. No to... Musisz mi wybaczyć nakrycie głowy, ale nie mam innej możliwości zarejestrowania tej podróży. Teraz zejdziemy pod ziemię. Możemy zobaczyć kraty, które uniemożliwiają wtargnięcie przypadkowym osobom. Jakie inwestycje realizowane są na tym konkretnym obszarze objętym programem Natura 2000? Same inwestycje dużego kalibru przez obszar nietoperek nie przechodzą. Natomiast mamy dwie inwestycje liniowe, dwie duże drogi, S3 i A2. Te inwestycje mają rozwiązania, które umożliwiają, czy minimalizują oddziaływanie samej drogi na nietoperze. Mamy bramownice, takie specjalne konstrukcje zostały zbudowane na drodze, zaprojektowane, łącznie z roślinnością naprowadzającą, które mają umożliwić pokonywanie przelotu najprawdopodobniej samic karmiących, tutaj młode, nad drogą, no, która jest w pewnym momencie elementem obcym i w jakimś tam utrwalonym krajobrazie, kiedy pojawia się coś nowego, no to dla tych nietoperzy może to stać się jakąś przeszkodą. A tutaj mam pierwszego nietoperza, Jacek Duży. Chyba się budzi. Chyba tak. Jak się przyjrzymy dokładnie, to tu mamy szkielety młodych osobników zeszłego roku, fragmenty przedramion. No i całe mnóstwo guana. Są rozumiem dzieciaki, które sobie nie poradziły, czy...? Tak. Jest jeszcze jedna rzecz, że w momencie, gdy są długotrwałe deszcze, samice no, nie mogą wylatywać, bo jest mało pokarmu i one w tym momencie prawdopodobnie zdychają z głodu. Natomiast w momencie, gdy weźmiemy takie jedno guano, to zobaczymy, że można je bardzo łatwo rozetrzeć między palcami, to jest akurat wilgotne, i świecą. Nie wiem, czy to jest widoczne, że może nawet taki... O, że one tak świecą głównie dlatego, że żywią się właśnie chitynowymi pancerzykami owadów. I widoczne jest, że dają taki charakterystyczny... Używał ktoś tego w biżuterii? Nie, ale w ogródkach. Ponieważ to jest prawie sam amoniak. Czyli jeżeli ktoś chce duże pomidory wyhodować na takim guanie, bez problemu. Możemy sobie jeszcze tu stanąć. O. Popatrzeć. Porozglądać się, czy nie ma jakichś nietoperzy.
No jest rewelacja, przyznaję. No cieszę się. Mnie chyba jeszcze czekają jakieś atrakcje, ale poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko. Dominik, zauważyłem, że w tym rejonie można realizować bezpieczne inwestycje. Spójrz, dwie duże drogi, a jednak nietoperzom nie dzieje się krzywda. A ja wiem, że nietoperze hibernujące w bunkrach to bardzo wrażliwy organizm. Podobno w bunkrach ludzie prowadzą biznes w taki sposób, aby nie zagrażać nietoperzom. Pętlę Boryszyńską pod kątem nietoperzy mam już zaliczoną, ale to nie jest koniec atrakcji tutaj. Oczywiście, trzeba by było zobaczyć tak naprawdę Pętlę Boryszyńską pod względem bardziej historycznym, militarnym. Mamy tutaj kilka różnych wariantów tras podziemnych. Godzinną, dwugodzinną, czterogodzinną, sześciogodzinną. Organizujemy też takie wycieczki na przykład z noclegiem. Pętla Boryszyńska to południowa część międzyrzeckiego rejonu umocnionego, obejmująca podziemne korytarze. Trasa wędrówki może mieć długość nawet kilkunastu kilometrów. Domyślam się, że to samo zwiedzanie to nie jest koniec. Jest tu jakaś forma aktywnego spędzenia czasu? Oczywiście. Po wcześniejszym uzgodnieniu tak naprawdę jesteśmy w stanie zorganizować wycieczki quadowe, jeepami po obiektach na przykład fortecznych na zewnątrz. Organizujemy też tutaj zjazdy na linach w obiekcie. Także tych atrakcji jest całkiem sporo. Witaj Dominik, jak nietoperze? Ja cię, niesamowite. Możesz żałować. A masz dla mnie jakąś propozycję? Będziesz zaskoczony. Zaczniemy od tego, że ubierzemy się w uprząż. Ja, Dominik, tutaj... może ty pierwszy. Ty chciałeś pierwszy zjeżdżać. Dobra, nie ma problemu. Dobra, wkładam tutaj buty. I podciągamy jak spodnie do góry. Wygodnie w miarę? Nie, tak. nie musi być wygodnie, musi być bezpiecznie. Za udem. Trzymaj się za udem. Rękę tutaj trzymamy na tym suple. Najgorszy będzie ten moment początkowy. Puszczenia, tak. To jest najfajniejszy moment. Proszę, kask. Wilkiem do przodu. Ta ręka za udem. Tak. I przechodzimy przez barierkę. Ale jak? Tędy. Za udo ręka. Tak. To jest bardzo ważne. Udo. Udo. No, niżej, tak. Okej, okay. Delikatnie. Nie kurczowo. Puszczam się, tak? Puszczę się. Delikatnie schodzisz po murku. Dobra. Jak? Ach, skok adrenaliny niesamowity. Ale wszystko się udało, więc... Najgorszy był ten moment, kiedy musiałem puścić się barierki i już byłem zdany tylko na te liny. Czyli co, dubel? Odczekam trochę, ochłonę. Sprawdziłeś, czy masz wszystko w kieszeniach? Mam wszystko. Słuchaj, Dominik, jest dużo lepiej niż myślałem, ale skok adrenaliny niewiarygodny. Twoja mina? Szczególnie w tym miejscu, jak będziesz musiał się puścić tej barierki. Twoja mina tego nie potwierdza. Powodzenia. Okej. To z tyłu. Tak. Prawa ręka pod udem. Opuszczasz się teraz na kolanach. W dół. Tak. I schodzisz. Czekaj. Spokojnie. Trzymam się tego. Tego się trzymasz, tak. Okej. Okay. Odpycha się jak w amerykańskich filmach od ściany. Albo też tak. Dobrze, poszło. I jesteś na dole. No z lewej zobacz, trzymam się świetnie, z prawej trochę gorzej. Lekka derylka jest, ale o to chodzi. Fajny pomysł na biznes i rzeczywiście rewelacja. Cieszy nas to, że się A wy w ogóle odczuwacie jeszcze jakąkolwiek adrenalinę? Z takich zjazdów już nie. Już chyba nie. Przyzwyczailiście się. Zwykły dzień w pracy. To ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć. Szukamy cały czas różnych innych atrakcji, które jakoś jeszcze tam dają radę nam podnieść tą adrenalinkę, także dajemy sobie radę. A tutaj jest jeszcze trochę takich miejsc, gdzie można poszaleć. O, jest. Dominik, teraz pora na zupełnie inne podejście do tematu. Pamiętajmy, że Międzyrzecki Rejon Umocniony to jednak przede wszystkim historia. Nie wiem, czy wiesz, ale historia wojskowości to mój konik. Ty poszwędasz się po łonie natury, a ja zajmę się zabawkami dla dużych chłopców. Okej, zgadzam się, ale później chciałbym do ciebie dołączyć. Załatwione. Międzyrzecki Rejon Umocniony to mekka dla miłośników militariów. Przez całe wakacje spotykają się tu właściciele zabytkowych pojazdów wojskowych, jak również członkowie grup rekonstrukcyjnych. Nie lada atrakcje stanowią przejażdżki wozami bojowymi, a także możliwość zapoznania się z pełnym umundurowaniem i uzbrojeniem żołnierzy różnych wojsk.
przejażdżkę zrobiliśmy. Tak. Fajnie, tak. Strasznie trzęsie. No, ale to... pięknie, ale widzę, że pan ma jeszcze jeden atrybut ewentualnie. Tak, tak. No jest to replika. Turyści mają szansę zobaczyć groźnie wyglądające karabiny i pistolety. Na całe szczęście to tylko atrapy. Znajdujemy się teraz na zaporze przeciwpancernej. Składa się ona z dwóch najważniejszych elementów: rowu przeciwpancernego, który pierwotnie był dużo głębszy i dużo szerszy, oraz zębów smoka. Zasada działania jest bardzo prosta. Czołg w teorii już powinien zatrzymać się na rowie przeciwpancernym. Gdyby jednak udało mu się wyjechać, ma najechać na te zęby, zawisnąć na nich. Unieruchomiony czołg jest bardzo łatwym celem do zniszczenia i dopełnieniem tej zapory są stanowiska typu Tobruk, znajdujące się 20 metrów dalej, i obsługa tego stanowiska mogła bez problemu zniszczyć unieruchomiony czołg przy pomocy Panzerfausta. Międzyrzecki rejon umocniony wybudowano w latach 30. w czasie istnienia III Rzeszy. Obok umocnień i bunkrów znajduje się tam także ponad 30 km podziemnych korytarzy. Niemcy budowali te wszystkie umocnienia przed wojną, ale przeciw komu mieli się bronić? Polska miała podpisany pakt o współpracy militarnej z Francją. Niemcy już wtedy planowali atak na Francję i obawiali się, że Polska po prostu ruszy z pomocą Francuzom, i dlatego podjęto decyzję o zabezpieczeniu całej wschodniej granicy ówczesnej III Rzeszy. Jest to jedyny tak rozbudowany system umocnień w tej części Europy. Czym się różnimy? Poza dosyć standardowymi obiektami bojowymi, tak zwanymi pancerwerkami, posiadamy ponad 33 km podziemnych korytarzy, które łączyły główną linię obrony, czyli bramę lubuską, na której się teraz znajdujemy, i tworzyły jeden spójny front obronny. A to? Co za obiekt? Znajdujemy się na obiekcie 717, na jego stropie. I obok nas znajdują się kopuły. Te dwie skrajne są to kopuły bojowe. W środku znajdowało się 5 żołnierzy, 2 karabiny maszynowe. W tego typu obiektach najwięcej strat ponoszono nie w trakcie walki, tylko przez niemożność opuszczenia obiektu zniszczonym blokiem wejściowym. Te obiekty były maskowane w doskonały sposób. W zależności od ukształtowania terenu, od tego, co było w sąsiedztwie, mogły tutaj być stogi siana. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdążyłem? Można się z wami zabrać na wycieczkę? Tak, w ostatniej chwili zdążył pan. Zabrałem nawet ze sobą polar, bo tam w środku jest bardzo zimno. Tak. Ile stopni? Stała temperatura od 8 do 10 stopni. To na pewno się przyda. Zapraszam do zwiedzania. Jak wyglądał dzień tutaj? Tak samo jak na łodzi podwodnej. 8 godzin snu, 8 godzin czuwania na stanowisku bojowym, 8 godzin czasu wolnego bądź lekkich prac fizycznych. Ale zwróćcie uwagę na coś innego, na komfort. Czyli mamy łóżka nawet tutaj przy stanowiskach bojowych, ale zwróćcie uwagę na wysokość pomieszczeń. Ona jest bardzo komfortowa. Ani nie czujemy się w jakiś sposób stłamszeni, ani nie czujemy dyskomfortu z powodu zbyt wysokich pomieszczeń. Niemcy wiele zachodu poświęcili na to, żeby tak dopracować te fortyfikacje, żeby w nich się dało bardzo fajnie funkcjonować przez wiele miesięcy. Jedno z ważniejszych pomieszczeń, pomieszczenie dowódcy. Ten sam układ, co w bunkrze, gdzie na linie zjeżdżaliśmy na to. To oryginalne, nie? No, prawie. Prawie, prawie. Znajdujemy się na najniższym poziomie obiektów bojowych. 37 metrów pod ziemią. W zależności od ukształtowania terenu. Czyli ponad wieżowiec schowany pod poziomem. I tu możemy powiedzieć, że jest całe miasto.
Kolejka wąskotorowa, torowiska się jeszcze zachowały. Część mieszkalna, izby chorych, no i magazyny oczywiście, magazyny amunicyjne. Budowę korytarzy i obiektów zaczynano praktycznie w tym samym momencie. Drążono z góry szyb, urobek rozsypywano po bokach i powstawało to wzniesienie, na którym stoi bunkier. I w tym samym czasie drążono już korytarz pod ziemią. Jeżeli nikt się nie pomylił, te dwa place budowy spotykały się już pod ziemią i zazwyczaj udało się to całkiem dobrze połączyć. Pomysł na biznes w Nietoperku. Działalność muzealna. Organizacja wyjazdów integracyjnych. Usługi związane z aktywną turystyką. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, wizyta w Międzyrzeckim rejonie umocnionym podniosła mnie na duchu. A ja muszę przyznać, że moje obawy się nie potwierdziły, bo to, że chroni się tu nietoperze, wcale nie oznacza, że nie można prowadzić biznesu. A co najważniejsze, ponad 30 tysięcy tych sympatycznych latających ssaków nadal żyje i ma się dobrze. Pora pożegnać Lubuskie, przed nami kolejne obszary Natura 2000 i kolejne przykłady możliwości prowadzenia biznesu. I kolejne piękne okoliczności przyrody. To właśnie w tym miejscu, dokładnie 80 lat temu, Adolf Hitler osobiście przyjechał, by kontrolować Michał, to... Michał, to nie jest ten program, chodź.